Jak słyszycie, jest remont. Jakby remont jest wszędzie. Remontujemy jakieś mieszkanie pod nami. Nie ma wciąż frontu w kuchni. Właściwie mało co tutaj jest. Także dzisiaj po prostu będziemy pracować z tym, co mamy. Chcę trochę ogarnąć, bo jak kuchnia jest powiedzmy w miarę ogarnięta, chcę na pewno dzisiaj ogarnąć szafę, w której mam powkładane jeszcze miliony rzeczy, które będą docelowo gdzie indziej, bo po prostu nie mamy jeszcze tych półek. To jest nadal jakby work in progress i to jakby bardzo duży work in progress. Czy uwalę jakby tą koszulkę za 200 zł maczą za chwilę? Prawdopodobnie tak. Robię sobie maczę, dawno nie piłam maczy, a zanim w ogóle się wprowadziliśmy początek września, miałam ogromną fazę na maczę. Dosłownie codziennie robiłam sobie maczę i wrzucałam ją na Instagrama. Bo tylko tyle mi w życiu pozostało. Także to będzie taki mały mieszkaniowy update. Muszę poprzekładać sobie na tyle, na ile mogę, po prostu to, co chcę, żeby normalnie funkcjonować i nie oszaleć. Planuję kupić coś. Nie wypiało prawie całe mleko, które sobie. No dobra, już wyjmuję, Jezu. Jajteczek jest takie, że kompletnie nie ogarniam płyty indukcyjnej. Żyjemy na tymczasowych blatach. Bardzo wiele w ogóle tutaj rzeczy w tym mieszkaniu jest tymczasowych generalnie. W łazience nie ma miejsca, żeby cokolwiek postawić. Dwanik do łazienki, który okazał się za mały. Dalej jakby okej, już go zostawię. I jutro chcemy jechać do Ikei, bo brakuje nam kilku jakby bardzo ważnych rzeczy, chochle i inne rzeczy użytkowe do kuchni, bo ja ostatnie dwa razy zupę nalewałam i dzisiaj też robię zupę, więc jakby znów najpewniej będę musiała tak to robić. Nalewałam ją kubkiem, także dobra. Okej, she's gorgeous. To nie ukrywam, że poprawiło mi humor. Bardzo poprawiło mi to humor. Nawet nie wiecie, jak bardzo poprawiło mi to humor. Boże, niech przestanę w końcu tam stukać. Nie pozostaje mi nic innego, jak cieszyć się z małych rzeczy. Czuję, że nie powinnam zostawić tu tak tego bałaganu, ale wiecie co? Bardzo, bardzo bym chciała. Idę sprzątać. Idę sprzątać. Bo są do tego soundtracku z Weekend. Zastanawiam się, czy nie powiesić tutaj mojego plakatu z Emma Stone i z jednej strony czuję, że to jest dla niego idealne miejsce, a z drugiej jakby mam wrażenie, że on, że to jest za dużo. I nie wiem, bo on kolorystycznie pasuje do tej części, ale nie wiem. Zrobię to na pewno na samym końcu, jeśli się na to ostatecznie zdecyduję. Czasy bardzo dużo konsumuję kontentu i na TikToku, i na YouTubie, i też przez to, że nie nagrywałam, to zaczęła mnie do mnie docierać taka refleksja, nie wiem, czy mogę to nazwać refleksją, ale zaczęłam się zastanawiać, co ja właściwie chcę nagrywać i czy ja chcę dalej nagrywać, ale bardzo dużo też tak mentalnie mi się zmieniło i zaczęłam się zastanawiać nad swoim kontentem, bo wiecie, jakby ja z jednej strony ja konsumuję głównie taki content lifestyle'owy i to nie wiem, czy to jest do końca właśnie content, który ja chcę nagrywać. Z drugiej strony ja właśnie teraz bardzo dużo piszę i dopiero zaczęłam oglądać innych twórców pisarskich. No i zaczęła się we mnie kłębić taka myśl, czy może ja bym nie chciała nagrywać jakiegoś pisarskiego kontentu, zwłaszcza, że naprawdę zajmuje to teraz, a przynajmniej chciałabym, żeby zajmowało to ogromną część mojego życia. Powraca ciągle temat TikToka, którego ja, nie wiem czy wiecie, ale ja byłam gwiazdą na TikToku. Nie wiem, dużo się dzieje, ale też nic się nie dzieje i chciałabym, żeby działo się więcej, także jestem teraz, mam wrażenie, w takim dziwnym trochę okresie, gdy do końca
Nie wiem, co zrobić ze sobą i też ze wszystkim innym dookoła. To jest w ogóle chyba trzecia herbata w ciągu dnia. Przed robieniem obiadu mam w planie jeszcze skończyć drugi rozdział mojej książki. Także zaraz się za to zabiorę. W moim idealnym scenariuszu ja kończę ten drugi draft pod koniec listopada. Po prostu nawet nie chodzi o to, żeby szybko skończyć książkę, ale chciałabym wpaść w taki wir pracy nad tym, bo ostatnio bardzo dużo się jej poświęciłam. Także idę pisać i później pewnie się odezwę. Próbowałam pisać, ale kompletnie mi to nie wyszło. Byłam przekonana, że pójdzie bardzo dobrze. Byłam bardzo pewna siebie co do tego rozdziału. Zwłaszcza, że miałam całkiem sporo przygotowane wcześniej, w sensie napisane już. I chciałam go tylko skończyć. Dlatego stwierdziłam, że idę robić zupę. I here I am. Będę robić wiralową zupę z TikToka, tą taką ziemniaczaną, bo nie wiem, czy jest wiralowa, ale ja mam ją cały czas na For You page. Jestem ostatnio w mojej zupy era. Nie chcę zaprzymieć jak osoba, która cały czas siedzi na TikToku, ale jak już na nią wchodzę, to pokazuje mi się właśnie albo content 7-Eleven, albo właśnie content zup. Wcześniej robiliśmy rosół, bo tak strasznie miałam ochotę na taki ciepły rosół po prostu po przyjściu uczelni w deszczowy dzień. To mam pierwsze moje zajęcia pisarskie w tym semestrze. Zeszłe semestralne mnie trochę zawiodły, więc jakby mam taką cichą nadzieję, że te będą fajniejsze. Mam nadzieję, że po prostu na tych zajęciach w tym roku uda się, że w końcu dostaniemy jakiś taki bardziej konkretny feedback i są moje jedyne oczekiwania co do tych zajęć, że mówiąc. Ale bardzo polubiłam w ogóle gotowanie. Od jakiegoś czasu, na samym początku, jak jeszcze byłam na pierwszym roku i była moja kolej, by gotować, zawsze chciałam mieć jakiś przepis, jakąś inspirację, zawsze chciałam coś znaleźć, bo nie potrafiłam nic z głowy wymyślić. No i oczywiście teraz jakby też robię przepis, to nie o to chodzi, że przestałam ich używać albo coś. Ale mam taką dużo większą kreatywność kulinarną, taką większą swobodę, tak to nazwę, że po prostu dużo łatwiej mi idzie wymyślanie rzeczy i doprawianie w ogóle tak na oko. Dużo po prostu się nauczyłam przez te dwa lata mieszkania sama. Rozmawialiśmy o tym z Grześkiem ostatnio, ale jestem 100% pewna, że gdybym ja mieszkała sama, to nawet nie tyle, nie chodzi o to, żebym się nie nauczyła tyle gotować, no bo wiadomo, że jakby Zbyszek ma wykształcenie kulinarne i jego obiady i jego pomoc bardzo, jakby dużo mi dały, jeśli chodzi o kwestie gotowania, ale śmiałam się, bo jestem 100% pewna, że gdybym mieszkała sama, to dużo więcej jedzenia bym zamawiała albo jadłabym takiego śmieciowego jedzenia w zupka chińska i bym się nic nie chciało zrobić. Smakować jak kola. Ja chcę wege z dodatkami. Tu masz za 3,50. No. A ty chcesz roślinny z dodatkami. No, chciałam spróbować. No smaliłaś mi talię. Nie no, żartuję. No jeszcze nie jedliśmy ostatnio. Nie, tego jedliśmy chyba. Tak, tego nie jedliśmy, bo to wygląda jak zwykła parówka, ja bym wiedział. Smakuje tak... tak warzywnie trochę. I wiesz, co musimy zrobić? Piklowaną cebulę. Ona jest super do kanapek. To najlepiej czerwoną. Wafel nadjechał. Już widzieli jak. Wafelek w świecie lekko dociskał.
A spoko jest. Nie jest to taka naturalna truskawka, ale jest lepsza niż taka też sztuczna truskawka. Nie wiem, czy to ma sens.